jesteśmy w Kaliszu pod ratuszem, gdzie podczas La Strady nasza akcja się rozpoczyna. Rozpoczynamy wielką trasę, kilkumiesięczną trasę Hatebusters. Jej zwieńczeniem, w pewnym sensie finałem, będzie 11 października milionowy klub rozwoju, na którym wyjdzie książka Hejtoholik. A więc mam nadzieję, że do tego czasu uda nam się te wszystkie 10 miast, a może i się uda wcisnąć więcej, odwiedzić. Dużo zabawy i przede wszystkim to, że potwierdzają to, że hejt jest czymś złym, z czym powinniśmy walczyć, więc fajnie widzimy ten odzew, który był również podczas tego, kiedy zaczynaliśmy całą akcję i w trakcie całej akcji. Wydaje mi się, że każdy by poparł taką akcję, więc nie miałem za bardzo wyjścia. Ale takie akcje są potrzebne, bo jest tyle jazgotu w życiu, że powinniśmy być optymistyczni, powinniśmy myśleć o tym, co możemy fajnego zrobić, a nie tylko komu zaszkodzić i tak dalej. Więc wydaje mi się, że takie akcje powinny się odbywać non stop. No, są, uważam, że bardzo fajna akcja i akurat to, że skali się, to tym bardziej jestem z tego dumny. Dużo ludzi, są spektakle teatralne, fajnie, że możemy tutaj uczestniczyć. Dużo ludzi się pyta właśnie, co robimy, kim jesteśmy i jest zafascynowanych tym, że takie akcje w ogóle powstają. Nie ma co hejtować tak na starcie. Warto przyjrzeć się najpierw tej osobie, a potem dopiero jakieś sądy wydawać. Poza tym ja uważam, że właściwie takie opinie to powinny być płynne. Nie powinniśmy mieć jakiegoś sądu stałego o danej osobie, bo ludzie też się zmieniają i trzeba to zauważać. Mam nadzieję, że udowodniliśmy, że nawet takie miasto jak Kalisz dla wielu ludzi stutysięczne miasto, to jest bardzo małe miasto, dla dużych miast wręcz jest wioska. I okazuje się, że z takiego miejsca mogą płynąć idee, które według mnie są w stanie zmienić nie tylko polskie społeczeństwo, ale świat. Oczywiście brzmi to, wiesz, szumnie i brzmi to szokująco, ale według mnie to może zmienić podejście. Ponieważ jeżeli zmieniamy swoje podejście do tego, że pies narobił na środku ulicy i chodzimy z torebeczkami, co kilka lat temu byłoby nierealne, to tak samo może za jakiś czas nauczymy się kontrolować nasze głupie teksty. I nie będzie z naszych ust padał hejt, ale będzie padało słowo wsparcia.